Inauguracyjny dzień 15. Słupskiej Wiosny Literackiej uhonorowano kilkoma spotkaniami z najpopularniejszymi polskimi literatami. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się znakomity rysownik Edward Lutczyn oraz powieściopisarka Barbara Kosmowska. Para gościła w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 4, gdzie podobne spotkania odbywają się od kilku lat. Zdaniem nauczycieli mają one wymierne korzyści. Wpływają na poprawę czytelnictwa na pewno. No i uatrakcyjniają pracę z młodzieżą. Z wizyty Kosmowskiej oraz Lutczyna skorzystało wielu uczniów. Młodzież wzięła udział w konkursach na najlepszą karykaturę rysownika oraz poświęconemu twórczości pisarki. Była też chwila na zadawanie bezpośrednich pytań. Odpowiedź na temat najnowszej powieści wszystkich mile zaskoczyła. Puszka, o której mówię, jest dziewczynką mieszkającą w Warszawie, która z różnych powodów przyjeżdża do Słupska. A zatem ta ostatnia napisana przeze mnie powieść ma nasz rodzinny akcent i postanowiłam zaprezentować wam książkę, w której bohaterka chodzi tymi samymi ulicami, którymi chodzicie wy. Barbara Kosmowska i Edward Lutczyn jeszcze kilkakrotnie spotkają się z młodzieżą. Oprócz nich w 15. już Słupskiej Wiośnie Literackiej wezmą udział m.in. Wanda Chotomska, Grzegorz Kazdewkę, Michał Ogórek i Izabela Klabańska. Patronat nad imprezą przyjął marszałek województwa pomorskiego. Równolegle do wiosny rozpoczął się 6. objazdowy festiwal filmowy Prawa Człowieka w Filmie. W Słupsku rozpoczyna się on po raz drugi. W ciągu tygodnia pokazanych zostanie kilkadziesiąt tytułów filmowych, wśród nich tytuły nagrodzone Oscarami, nominowane do tej nagrody, a także wiele filmów dokumentalnych nagradzanych na innych festiwalach. Pierwsze filmy o tematyce żydowskiej zobaczyli uczniowie gimnazjów oraz młodzież licealna. Do ośrodka teatralnego Rondo przyszli wspólnie z wychowawcami. Nauczyciele mieli w tym swój cel. Chciałabym, żeby były to przemyślenia do kolejnych lekcji o prawach człowieka, które będą bogaciły przede wszystkim materiał edukacyjny, jak również możemy spotkać się z właściwym odbiorem młodego człowieka. Szósty objazdowy festiwal filmowy Prawa Człowieka w Filmie Watch Dogs potrwa do 20 kwietnia. Filmy będą wyświetlane w Teatrze Rondo i Kinie Reis. W Galerii Artelier dla uczestników zagra Janusz Reichla. Środowemu koncertowi będzie towarzyszyć wystawa. Informacje na temat programu tegorocznego Watch Dogs znajdą się na stronie www.watchdogs.pl.